Do połowy grudnia na terenie miasta zamontowane miały być 3 defibrylatory. Zgodnie z zapowiedzią terminu dotrzymano i w miniony wtorek urządzenia pojawiły się, można powiedzieć, w różnych dzielnicach miasta. W centrum zautomatyzowany defibrylator zewnętrzny zamontowany został na ścianie frontowej Urzędu Miejskiego. Kolejna lokalizacja to ulica Odrodzenie 11 na Piaskach, a na Bugaju wybranym miejscem zamontowania defibrylatora AED jest teren Lewityna przy drzwiach do pomieszczenia ratowników WOPR. Czwarte urządzenie trafiło do strażaków OSP Pabianice przy ulicy Jutrzkowickiej i będzie służyło do udzielania pierwszej pomocy podczas prowadzenia akcji ratunkowych. Zamontowane wczoraj urządzenia są gotowe do użycia. Te urządzenia służą do ratowania życia, także używamy je tylko w krytycznych sytuacjach, kiedy dochodzi do nagłego zatrzymania krążenia. Obsługa defibrylatora nie jest skomplikowana. Krótka instrukcja. Kapsułę przekręcamy zgodnie z oznaczeniami, tak, odciągamy naszą pokrywę i urządzenie jest gotowe do użycia. Czyli możemy spokojnie podbiec do miejsca zdarzenia, otworzyć torbę i włączyć urządzenie. Urządzenie krok po kroku powie nam, co mamy zrobić. Elektrody umiejscowione są w opakowaniu, które należy otworzyć i zgodnie z ilustracją umieścić elektrodę na gołą skórę poszkodowanego. I dodatkowo jeszcze mamy alarm dźwiękowy, który sygnalizuje otworzenie kapsuły. Przed montażem urządzeń przeprowadzono 8 bezpłatnych szkoleń przygotowujących do prowadzenia resuscytacji krążeniowo-oddechowej oraz obsługi defibrylatorów. Skorzystali z nich m.in. przedstawiciele organizacji pozarządowych, pracownicy instytucji, ale i również chętni mieszkańcy miasta, w sumie 86 osób. Szkolenia, jak i zakup urządzeń zrealizowane zostały w ramach zadania z ubiegłorocznej edycji budżetu obywatelskiego pod nazwą Ogólnodostępne Defibrylatory AEG w przestrzeni Pabianic. Od niedzieli 9 grudnia obowiązuje nowy rozkład jazdy pociągów. Te zmiany niosą dla pabianiczan 2 wiadomości, jedną dobrą, drugą niestety złą, jeśli chodzi o kursowanie pociągów Intercity. Najważniejszą nowością dla mieszkańców Pabianic jest nowy pociąg Intercity TLK Pobrzeże w relacji Wrocław-Pabianice, Warszawa-Gdańsk-Kołobrzeg. Dojedziemy zatem bezpośrednio z Pabianic aż do Kołobrzegu. Jest to pociąg dzienny, natomiast z rozkładu jazdy zniknął nocny pociąg łączący Pabianice z Gdańskiem i Gdynią. Z kolejnych zmian to 2 nowe pary pociągów Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej na trasie z Łodzi Kaliskiej do Pabianic. Natomiast wciąż trwa modernizacja linii kolejowej nr 14 na odcinku między Łodzią Kaliską, Pabianicami a Zduńską Wolą, której efektem jest to, że w godzinach od 11 do 15 za większość pociągów Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej i przewozów regionalnych wciąż kursują autobusy komunikacji zastępczej. W związku z powstaniem nowego kursu bezpośredniego do Sieradza przestaje obowiązywać honorowanie biletów EUK w pociągu Intercity Asnyk. Zmiany w rozkładzie jazdy pociągów spowodowały wprowadzenie przez Miejski Zakład Komunikacyjny korekty kursowania autobusów na 4 liniach: 1, 3, 5 i 262. W większości przypadków są to przesunięcia godzin odjazdów porannych i wieczornych, maksymalnie do kilku minut wcześniej bądź później. Natomiast w przypadku linii autobusowych 3 i 5 zostanie także wprowadzony dodatkowy przystanek dla tych linii: Grota Roweckiego-Kilińskiego w kierunku dworca kolejowego. Wspomniane korekty rozkładów jazdy zaczną obowiązywać od najbliższej soboty 15 grudnia. Ze szczegółami tych zmian można zapoznać się na stronie mzk komunikacjapabianice.pl. Pożegnanie z Turkusem to wydarzenie zorganizowane przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji i Urząd Miejski odbyło się w połowie listopada. Herbata, kawa, pamiątkowe zdjęcia, tak pabianiczanie żegnali, można powiedzieć, kultową restaurację. Dzisiaj po budynku, w którym mieścił się Turkus, prawie nie ma śladu. Pozostały do wyburzenia niewielkie fragmenty konstrukcji i wywiezienie gruzu. Rozbiórkę przeprowadza firma z Jarosławia, która w miejscu restauracji wybuduje wodny plac zabaw o powierzchni około 300 m2. W części okalającej wodny plac zabaw będzie taras widokowy o powierzchni około 1200 metrów, drugi o 100 m2 większy będzie usytuowany w okolicy kąpieliska. Wyposażenie placu zabaw powinno zostać tak dobrane, aby mogło służyć dzieciom o różnym stopniu sprawności fizycznej i intelektualnej i być przeznaczone już dla dzieci dwuletnich. Budowa wodnego placu zabaw rozpocznie się w przyszłym roku, a roboty budowlane powinny zakończyć się do 17 czerwca przyszłego roku, tak aby obiekt był do dyspozycji odwiedzających Lewityn już w kolejnym sezonie kąpielowym. Wystartował 22 listopada i wbrew różnym negatywnym opiniom typu po co komu zimą rower publiczny, cieszy się on sporym zainteresowaniem ze strony mieszkańców Pabianic. Od początku uruchomienia systemu, czyli od 22 listopada do dnia dzisiejszego było 870 wypożyczeń rowerów. Z czego w samym listopadzie, dokładnie mówiąc w ciągu 9 dni tamtego miesiąca było ponad 300 wypożyczeń. Najpopularniejszą stacją, gdzie jest ponad 50 wypożyczeń, to było Zamkowa Kilińskiego, na drugim miejscu Łaska 35, czyli Dworzec. Natomiast najmniej popularne są stacje przy Dużym Skręcie i przy 20 stycznia 62. Tam są na razie, były w listopadzie pojedyncze wypożyczenia. To, jakie trasy najczęściej na publicznym rowerze pokonują pabiańczanie, okaże się po naniesieniu na mapę pliku GPS, który Wydział Infrastruktury Technicznej i Komunikacji Urzędu Miejskiego otrzymał od operatora systemu. Wiadomo jednak, że pabiańskim rowerem ktoś wybrał się do Łodzi Kaliskiej, a do naszego miasta osoba na publicznym jednośladzie przyjechała ze Zduńskiej Woli. Przypomnijmy, do dyspozycji pabianiczan jest 14 stacji, na których ulokowano 122 rowery. Aby rozpocząć korzystanie z systemu Rowerowe Łódzkie, konieczne jest dokonanie rejestracji oraz wniesienie opłaty inicjalnej. Wypożyczenie jednośladu do 20 minut jest bezpłatne. Płaci się za kolejne godziny. Pierwsza kosztuje złotówkę, druga rozpoczęta 3 zł, trzecia i następna 5 zł. Kwoty te są, mówiąc kolokwialnie, zdejmowane z uiszczonej opłaty inicjalnej. Natomiast minimalna kwota na koncie, która umożliwia korzystanie z roweru, to 10 zł. W momencie, kiedy będzie mniejsza, konto należy doładować. Rower można wypożyczyć maksymalnie do 12 godzin. Powyżej tego czasu jest pobierana opłata w wysokości 200 zł. Jednoślady posiadają m.in. aktywny GPS oraz elektrozamek w postaci blokady tylnego koła, którą w momencie odstawienia roweru na danej stacji należy zapiąć. Dokładne informacje o zasadach działania, cenniku oraz mapę stacji można znaleźć na stronie rowerowe-lodzkie.pl. Ponadto podstawowe informacje o wojewódzkim rowerze publicznym są dostępne na każdej ze stacji, a na bagażniku roweru są informacje o zasadach jego wypożyczenia. Przez całą dobę czynne jest też centrum kontaktu, do którego można również zgłaszać wszelkie usterki, uszkodzenia roweru czy wypadki. Mam podgląd na platformę operatora, gdzie widzę, jakie są zgłaszane reklamacje, z jakiego powodu i czy zostały rozpatrzone, czy nie zostały. Problemy są najczęściej z tym, że nie odpina się ta blokada OLOK, ale tutaj mogę uspokoić mieszkańców, że jeżeli rower nie zostanie zabrany, nie jedzie, to po około 6 czy 7 minutach automatycznie się to z powrotem zamyka, także nie leci czas wypożyczenia. Natomiast to jest powtarzająca się usterka, nie wiem, czy jest to z winy pogody, czy wilgotności, ale oczywiście będziemy to z operatorem wyjaśniać. Był też przypadek znalezienia roweru w innym miejscu, nie na stacji. To była taka sytuacja, zresztą opisywana przez media, że ktoś przypiął rower przy śmietniku na piaskach, ale to już operator miał to zgłoszone i na pewno będzie tę sprawę wyjaśniał. Jednośladem pabiańczanie mogą poruszać się po całej strefie rowerowe łódzkie, która obejmuje 11 partnerów, czyli jednostek samorządowych. Można jechać na przykład do Łasku, Sieradza, Łodzi, Łowicza, Kutna, Skierniewic czy Skierza. W sumie w miastach naszego województwa można skorzystać z 1002 rowerów na 125 stacjach, które wyposażone są w monitoring. Od momentu uruchomienia projektu Rowerowe Łódzkie do 11 grudnia odnotowano łącznie 1900 użytkowników roweru publicznego w całym województwie. Atmosfera, jaka panowała podczas tego koncertu, sprawiła, że udało się zrealizować to, co zostało ujęte w jego tytule – Tańczymy, śpiewamy, zimę ogrzewamy. Zimy cały czas nie ma. Myślę, że ku ucieszę wszystkich moich również niekoniecznie lubię tą porę roku. No chyba, że rzeczywiście jest jakiś delikatny śnieżek, temperatura na -2, nie więcej. Podczas koncertu było bardzo gorąco. Jak zwykle możemy liczyć na najwspanialszą pabianicką publiczność, która dopisała, jak też na poprzednich koncertach. Ci, którzy przyszli do Miejskiego Ośrodka Kultury, mogli podczas tego artystycznego wydarzenia podziwiać występy uczestników zajęć, jakie odbywają się w kilku sekcjach w placówce przy ulicy Kościuszki. Zgodnie z nazwą koncertu było śpiewająco, a to za sprawą podopiecznych instruktora Marka Binkowskiego. Z racji tego, że naprawdę mam bardzo dużo uczestników zajęć wokalnych, muszę te koncerty jakoś dzielić, tak? No, żeby każdy mógł zaistnieć, każdy mógł wystąpić i w tym koncercie rzeczywiście brały udział te młodsze osoby. Publiczność wysłuchała przede wszystkim piosenek okołoświątecznych, na przykład związanych z zimą. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock, jingle bell shine and jingle bell time, dancing and praising in the jingle bell square, in the frosty air. Z racji zbliżających się świąt nie zabrakło również znanych kolęd. Śliczna panna syna kołysała z wielkim weselem, takiemu śpiewała. Li, 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 laj, moje dzieciąteczko. Tanecznie zimną porę roku ogrzewały dzieci z trzech grup: S-Crew Gang, S-Crew Dreamers i S-Crew Com, prowadzonych przez Sebastiana Krupę oraz ekipę Smyki, której instruktorem jest Dawid Grzelczak. Urozmaiceniem koncertu był akcent instrumentalny. Po raz pierwszy na deskach MOK-u wystąpił kwintet pod dyrygenturą Rafała Rydegera. To był naprawdę taki gwóźdź programu, można powiedzieć, bo małe dzieci zawsze wzbudzają bardzo pozytywne emocje, no ale jeszcze dodatkowo jak grają na skrzypcach, to już w ogóle był szał. Łącznie na scenie w ciągu półtorej godziny wystąpiło ponad 80 osób. Kolejna okazja, aby móc posłuchać i obejrzeć występy uczestników mokowskich sekcji, w tym również baletowej, będzie 25 stycznia podczas koncertu dla babci i dziadka. Wcześniej, 19 stycznia, MOK zaprasza na wokalno-muzyczną ucztę pełną niezapomnianych przebojów zatytułowaną Tribute w Hołdzie Artystom. Koncert ten odbył się w listopadzie, jednak ze względu na bardzo duże zainteresowanie będzie powtórzony. Ci, którzy nie załapali się na ten pierwszy koncert, będą mogli wziąć udział w powtórce, no chyba że są też osoby, które chciałyby jeszcze raz to zobaczyć, to serdecznie zapraszamy 19 stycznia. A tymczasem dzisiaj, tuż po infofleszu, zapraszamy na relacje z koncertu. Tańczymy, śpiewamy, zimę ogrzewamy.